Szanowni Państwo, witamy w nowym odcinku programu Przegląd na antenie wielokulturowej telewizji regionalnej BMTV. Jak zwykle zapraszamy na naszą stronę bmtv.lt, a także do śledzenia nas na Facebooku oraz YouTubie. W studiu jesteśmy w standardowym składzie, ja się nazywam Rajmund Klonowski, jest ze mną Jerry Mayer, który będzie kontynuował temat wyborów we Francji, rzeczywiście fascynujących. Mm-hmm. Natomiast zanim przejdziemy do rzeczywiście szczegółowej analizy, trochę rozejrzymy się po reszcie świata. Dokładnie. I właśnie zaczniemy od Ukrainy. No smutna wiadomość, po raz kolejny Rosjanie zbombardowali placówkę medyczną. Przy czym jest to o tyle też oburzające, że ambasador Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Nebenzia jak zwykle klamie, mhm. że Rosja nigdy nie celuje w placówki medyczne ani w cywilów. Mhm. Co jest o tyle kłamstwem, że na przykład można je obalić nie tylko na przykładzie Ukrainy, tak. ale też na przykładzie Syrii, tak, dokładnie. Gdzie Rosjanie, kiedy tam interweniowali na prośbę dyktatora Baszara al-Assada, mhm. to w pierwszej kolejności bombardowali właśnie szpitale. Takie przykłady można przytoczyć z wojen czeczeńskich, tak. z napaści rosyjskiej na Gruzję, mhm. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast, stara tradycja niestety. No. Natomiast o tym, że w tym przypadku to było działanie zamierzone, mhm. świadczy między innymi to, że ten szpital to jest największy w Europie szpital pediatryczny, tak. dziecięcy, w Kijowie, prowadzony przez fundację Ochmat-Dyt. Mhm. To jest skrót od tak, tak. ochrony matki i dziecka. Mhm. Więc ten szpital został trafiony rosyjskim pociskiem H-101. Mhm. To jest pocisk manewrujący, czyli lecący na bardzo niskiej wysokości. I tak jak sami Rosjanie się chwalą, dokładność takiego pocisku to jest 5-6 metrów. Tak. On ma bardzo duży zasięg, liczony mhm. w setkach kilometrów, więc z rzeczywiście bardzo dużą dokładnością trafia. I on przynosi około 400 kg materiałów wybuchowych. Jeżeli to 5-6 metrów dokładności, to nie ma szans, żeby tego robili niespecjalnie. Nie, to było robione specjalnie. To mhm. zawsze jest przez Rosjan robione specjalnie. Zresztą, co ciekawe, no to właśnie nawet trasa mhm. tego pocisku została na podstawie źródeł otwartych informacji wyśledzona, mhm. bo też Rosjanie wystrzeliwują te pociski z nad Morza Kaspijskiego. No i tam nawet są nagrania, jak jacyś ludzie na łódkach filmują przelot tych pocisków, mhm. jak one zresztą lecą dalej. Przypadkowi ludzie, masz na myśli, tak? Tak, zresztą teraz to nawet już zostały ujawnione imiona, nazwiska, wizerunki osób, które wyznaczają cele w sztabie rosyjskim, mhm. które pilotują samoloty wystrzeliwujące i tak dalej, bo Ukraińcy zapowiedzieli, że im nie odpuszczą tego, no bo strzelanie po szpitalach, tym bardziej szpitalach dziecięcych, mhm. to jest jedna z najcięższych zbrodni. Mhm. I jak się okazuje, Rosja to jest nie tylko państwo terrorystyczne, nie tylko państwo zbrodnicze, ale jest to też kraj dzieciobójców. Więc tak naprawdę no, każdy, kto popiera Rosję, kto uważa, że Rosja jest w porządku, czy że to jest jakaś tam ostoja chrześcijaństwa, to jest nie tylko debilem, ale też i kanalią. Natomiast w kontekście tego wydarzenia szczególnie oburzające jest coś jeszcze. Tak. Także z udziałem tego rosyjskiego przedstawiciela Nebenzji, mhm. bo oto Rosja w tych dniach przyjmuje kierownictwo Radą Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. O, mimo tego, co robi, tak? Co zasadniczo bardzo źle świadczy Organizacji Narodów mhm. Zjednoczonych, że państwo terrorystyczne w nim nie tylko zasiada, ale mhm. też w Radzie Bezpieczeństwa nadal ma prawo weta, przez co blokuje wszystkie inicjatywy pokojowe, jakie są podejmowane mhm. na arenie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tak.
i że jeszcze przyjmuje kierownictwo w Radzie Bezpieczeństwa. Przedwojenna Liga Narodów, która była oczywiście bardzo słaba i nieskuteczna, pod tym względem bardzo podobna do Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale miała przynajmniej na tyle jakiejś powagi, żeby wyrzucić sowiecką Rosję po ataku na Finlandię. I tak się powinno robić z Federacją Rosyjską. Dokładnie, więc natomiast co jest jeszcze oburzające, Rosjanie zorganizowali kolację inauguracyjną i na tej kolacji podali kotlety po kijowsku. Och. Właśnie w dzień, kiedy zbombardowali dziecięcy szpital w Kijowie. Więc no, to bydlactwo nie ma po prostu granic i tak naprawdę Rosja powinna być wykluczona i z Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i z Organizacji Narodów Zjednoczonych w ogóle. Rosja powinna być na arenie międzynarodowej absolutnie izolowana. Dlatego, że po prostu no, z dzieciobójcami, z terrorystami, z wspierającymi terroryzm, bo Rosja też finansuje i wspiera na inne sposoby terrorystyczne organizacje, tak jak Hamas, tak. Po prostu nie można robić interesów, nie można im podawać ręki. I to, że w tych dniach z wizytą do Moskwy udał się premier Indii Narendra Modi, no też po prostu jest, no, kładzie się cieniem na wielotysiącletniej indyjskiej cywilizacji. Bo naprawdę można zachowywać się lepiej, można się zachowywać przyzwoiciej, bo mimo wszystko w polityce powinna istnieć moralność, a nie tylko jakieś takie cyniczne gierki interesów. Ja nigdy nie zrozumiałem zresztą, dlaczego Modi szuka w Moskwie, szczerze, bo jak się, są interesy tam związane z olejem, z tym, z ropą naftową, przepraszam, natomiast jeżeli chodzi na przykład, biorąc pod uwagę, że Rosja tak naprawdę, no, że Putin trzyma z Xi Jinpingiem, a jak wiadomo, relacje między Chinami a Indiami są bardzo, bardzo złe od wielu lat i nawet dochodzi wielokrotnie do spięć na granicy tych dwóch państw, no to zupełnie nie rozumiem, czego on tam szuka. Ale to jest... chyba nie nam to ocenić. Nie, no po prostu można odnieść wrażenie, że są politycy, którzy nie potrafią fizycznie przełamać pewnego takiego programowania, jakie mają. Podobnie zresztą Benjamin Netanyahu przecież, który wspierał Hamas, bo liczył, że skoro on kocha Rosję, to Rosja będzie też kochała jego i to zapewni pokój. Wspierał Hamas? Tak? W sensie pośrednio przez Rosję masz. Nie, no Netanyahu zresztą Hamas wspierał bardzo otwarcie, lobbował za jego finansowaniem przez inne kraje arabskie i tak dalej. To nie jest wiedza tajemna, to są rzeczy publicznie wiadome, więc i wielu jest takich polityków, którzy no, nie potrafią nie myśleć dobrze o Rosji, nie potrafią jej nie usprawiedliwiać, nie potrafią być w niej zakochani i tak dalej. Więc no, to po prostu świadczy o tym, że demokratyczne społeczeństwa tego rodzaju niesamodzielne jednostki powinny z polityki eliminować, dlatego że stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i dla w ogóle spójności jakiejś cywilizacyjnej w każdym kraju. Pozostając przy Ukrainie, właśnie Ukraina podpisała jakąś ważną umowę z Polską. To jest to umowa właśnie dotycząca bezpieczeństwa. Tak. W ramach NATO? To znaczy, no w ramach NATO, no nie w ramach tyle, NATO, bo Ukraina nie należy nie do NATO, ale... Ukraina nie należy jeszcze do NATO, więc to nie jest umowa w ramach NATO. Jest to dwustronne porozumienie dotyczące pewnych gwarancji ze strony polskiej wobec Ukrainy. No, zazwyczaj umowy dotyczące bezpieczeństwa, obronności, one nie są publikowane, co zresztą jest naturalne, bo często zawierają różne rzeczy dotyczące logistyki, powiedzmy, procedur i tak dalej, więc... Których nie trzeba ujawniać się wrogowi, to wiadomo. No dokładnie. Więc natomiast no, to jest też bardzo istotne w przeddzień już właściwie szczytu NATO, jaki odbędzie się w Waszyngtonie.
Po tym szczycie jest no, rzeczywiście bardzo dużo oczekiwań. Tym razem szczęśliwie nie obiecuje się, że Ukraina zostanie przyjęta już na tym szczycie do NATO. Mhm. Dlaczego mówię szczęśliwie? Właśnie. Bo to, że był tego rodzaju hype, jak to się teraz mówi, rozglaszany przed szczytem w Wilnie, tak na dobrą sprawę bardziej zaszkodziło niż pomogło. Bo w jakim sensie? No w takim, że każdy, kto choć ma jakiekolwiek pojęcie o funkcjonowaniu NATO, o tym, jak wygląda przyjmowanie nowych członków, no to rozumie, że nie da się na podstawie jednego takiego szczytu, w ramach takiego szczytu jakiegoś kraju przyjąć. Bo musi być no, przede wszystkim mapa drogowa zmian, które ten kraj musi u siebie wprowadzić. Musi być akceptacja wszystkich krajów członkowskich. Więc jest jednogłośność. Przecież Szwecja i Finlandia jak zadeklarowali, że przystąpią do NATO, mimo że miały całą standardyzację zgodną już z NATO, no to ta formalność trwała w przypadku Szwecji 2 lata. Tak, a w przypadku Finlandii jest znacznie mniej, no ale to... No ale to tam były jeszcze niuanse polityczne i tak dalej, więc trzeba te rzeczy rozumieć. Natomiast skoro tak bardzo ciśnięto na ten jeden temat, no to być może zaniedbano inne kwestie, jak dostarczenie większej ilości broni dla Ukrainy, czy pozwolenie Ukrainie na używanie zachodniej broni do strzelania po celach na terytorium Rosji, na przykład po lotniskach, czy po hangarach z samolotami, czy fabrykach pocisków H-101, którymi są mordowane potem dzieci, więc teraz już wiemy, że Ukraina takie zezwolenia otrzymała. No ale gdyby ona mogła to robić wcześniej, no to bardzo wielu ofiar udałoby się uniknąć. Tak. To te kilkadziesiąt dzieci w szpitalu Ochmad-Dytu by nie zginęło. No tak. I ten szpital by nie został uszkodzony. Przecież my tu mówimy nie tylko o stratach zadanych bezpośrednio, o zranionych, zabitych dzieciach, ale o tym, że w tym szpitalu były dzieci chore na raka, które otrzymywały chemoterapię. Były dzieci dializowane, czyli które mają, których własne nerki nie działają i są podłączane do aparatu, żeby przyfiltrował im krew, tak? Tak. I jeżeli człowiek nie ma dostępu do takich usług, do takiej aparatury, to on też umiera, tylko w strasznych męczarniach. I na te męczarnie właśnie Rosjanie te dzieci skazali tym atakiem. I tego być może się dało uniknąć. Więc tutaj o Waszyngtonie jeszcze nie do końca wiadomo, jakie będą decyzje, ale mówi się między innymi o tym, że być może NATO wprowadzi swoją obronę powietrzną, żeby zestrzeliwała rosyjskie pociski nad Ukrainą. Więc to byłoby bardzo ważne, bardzo potężne, bo z jednej strony to nie jest akt wrogi wobec Rosji, to nie jest strzelanie po terytorium Rosji, to jest bronienie terytorium suwerennego państwa Ukraina, które to suwerenne państwo, te jednostki NATO zaprasza na swój teren. Tak. I druga rzecz, tak, że dla państw natowskich to by było bardzo ważne, bo nasza obrona powietrzna w ten sposób nabralaby doświadczenia w zestrzeliwaniu rosyjskich celów, które bardzo często naruszają też naszą przestrzeń powietrzną. Tak, przez których zresztą już ginęło kilka osób. Dokładnie. Na terytorium Unii Europejskiej. W związku z tym to by było bardzo korzystne. Oczywiście też dalsze dostawy broni dla Ukrainy. Jakiś udział w szkoleniach. Mówi się o stworzeniu na terytorium Polski czegoś w rodzaju ukraińskiego legionu zagranicznego, czyli żeby do niego mogli wstępować obywatele Ukrainy, którzy przebywają obecnie na terenie Polski. I żeby otrzymali na terenie Polski wyszkolenie i tak dalej, wtedy mogli jechać na front, tam rotować różne jednostki, bo problemem jest też brak rotacji. Z tego, co słyszałem, ta rotacja też jest częściowo spowodowana tym, że wiek tych mężczyzn walczących po stronie Ukrainy jest dość ograniczony. W sensie? W sensie dolna granica tego wieku. To nie jest aż tak z tym ciężko. Bardziej na rotację rzutują kwestie logistyczne, braku wyszkolenia, braku doświadczenia. Jest dużo czynników.
Czasami też rotować po prostu nie da się. Ostatnio jedna z brygad ukraińskich ogłosiła, że na odcinku tam donbaskim był jeden oddział, który bronił się przez 70 dni w okrążeniu przez Rosjan, bo po prostu bronił drogi zaopatrzeniowej dla dalszych odcinków frontu. No i po 70 dniach udało się przeprowadzić operację, która ponownie połączyła tą jednostkę z siłami głównymi ukraińskimi i ci żołnierze po 70 dniach rzeczywiście bohaterskie obrony mogli zostać zrotowani. No ale tu mówimy o ponad 2 miesiącach. To, tak, tak, no 70 dni to bardzo dużo. 70 dni nieustającej walki. Więc to rzeczywiście jest bardzo ciężkie. I żeby do takich sytuacji nie dochodziło, właśnie potrzebna jest też częstsza rotacja jednostek i zapewnienie odpowiedniej logistyki takiej, żeby nie mogły zostać otoczone. To są bardziej złożone rzeczy. W każdym razie wobec szczytu NATO w Waszyngtonie mamy bardzo duże nadzieje i liczymy, że nie tylko nie zostaną zawiedzione, ale też będą przekroczone. No, z racji tego, że wspomniałeś o Iranie i o Hamasie, to dzieje się też w Stanach i na Litwie. Opowiadaj nam troszeczkę. No bardziej w Stanach, bo akurat w tych dniach szef wywiadu krajowego Stanów Zjednoczonych Ameryki, Avril Haines, poinformował o tym, że zostały wykryte namierzone działania służb Iranu, infiltrujące i też podjudzające protesty prohamasowskie zresztą w Stanach, tak? Tak, przeważnie na kampusach uniwersytetów. Jakie Iran miałby w tym interesy? No, Iran programowo nienawidzi Stanów Zjednoczonych Ameryki. On uważa ten kraj za wielkiego szatana, którego należy zniszczyć. Tak samo jak małego szatana, czyli Izrael. No i więc każdy sposób szkodzenia jest dobry. No i służby irańskie wprowadzały do przestrzeni informacyjnej, tworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, ale nie tylko, różne fałszywki dotyczące wojny izraelsko-hamasowskiej. Też infiltrowały i podrzucały hasła, różne sposoby działań dla tych protestujących, przeważnie na kampusach, tak żeby one miały bardziej destrukcyjny i dzielący charakter. Tak. Bo te protesty, one właśnie mają bardzo taki podziałowy charakter, bo są agresywne wobec ludzi, którzy nie popierają Hamasu. Dokonują się w Stanach Zjednoczonych antysemickie ataki po prostu na domy, gdzie mieszkają Żydzi. Tak, tak, tak. Którzy nawet nic wspólnego nie mogą nie mieć. Tak? Więc te różne tego rodzaju działania, no to one zaburzają równowagę wewnętrzną w każdym państwie. Angażują siły praworządności, angażują służby w to, więc w związku z czym państwo jest w ten sposób osłabiane. I co więcej, się okazało, że służby irańskie też w poszczególnych przypadkach dofinansowywały tego rodzaju działania. Pod względem cywilizacyjnym, tak, jeżeli my jako cywilizację rozumiemy traktowanie wartości życia ludzkiego, stosunek do wolności jednostki i tak dalej, no to współczesny Iran jest metastazą ustroju rosyjskiego. To jest kolejne państwo, gdzie zapanowała cywilizacja rosyjska, więc absolutne nieliczenie się z życiem ludzkim, pogardzanie jednostką, łamanie praw obywatelskich i tak dalej. Jeszcze do tego udający demokrację. No ale Rosja też udaje demokrację. Ale to mi chodzi. Więc w każdym razie te działania, one oczywiście są na korzyść Rosji, bo bardzo często właśnie ci prohamasowscy, protestujący powtarzają też rosyjskie narracje dotyczące wojny na Ukrainie, czy dotyczące innych kwestii. Też tak na marginesie tego wszystkiego, to ja zauważyłem, że i na Litwie tacy aktywiści prohamasowscy nierzadko też powtarzali rosyjskie narracje dotyczące na przykład pułku Azow, czy ogólnie działań ukraińskich sił zbrojnych. Więc na dobrą sprawę, no, trzeba do takich rzeczy podchodzić bardzo ostrożnie.
Zwłaszcza, że jak widzimy w Stanach Zjednoczonych, no to są to często działania animowane przez wrogie nam wywiady. Mhm. Bo nie łudźmy się, wywiad Iranu wobec nas nie jest neutralny ani przychylnie nastawiony, jako wobec państwa chrześcijańskiego, czy tam postchrześcijańskiego, państwa liberalnego, demokratycznego, uznającego prawa człowieka i tak dalej. Więc tu rzeczywiście warto zachować ostrożność. Też tak jak zapowiadaliśmy, że będzie o Francji, wygląda na to, że trochę nasza analiza sprzed tygodnia się sprawdziła, bo w tej drugiej turze wszystko się wywróciło i jednak Zgromadzenie Narodowe nie wygrało wyborów parlamentarnych we Francji, tylko zajęło które? Trzecie miejsce. Ile procent? Czy no ile, jeżeli chodzi o procent, tak naprawdę to najwięcej w tym momencie już summa summarum to ma Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen, ma około 32%. Chodzi mi o to, że mimo tych wyników tej drugiej tury, tak? No ale to mówimy o proporcji głosów. A jak wygląda proporcja mandatów? Bo to jest... Nie, ja właśnie mówię o proporcji mandatów. Mhm. Że 32% właśnie dla Zjednoczenia Narodowego, dla Nowego Frontu Ludowego to około 25-26%. I trzecią siłą w parlamencie będzie właśnie partia Macrona, która, no przepraszam, ale powiedziałem ci starą nazwę, tak naprawdę obecnie się nazywa Ensemble, czyli Razem, która będzie miała 23% w izbie. I teraz tak, tutaj, tak jak wspominałem, to oznacza, że żadna z tych partii nie będzie mogła rządzić samodzielnie. Mówi się bardzo dużo o wytworzeniu koalicji między tymi siłami skrajnej lewicy i lewicy, czyli Nowym Frontem Ludowym, razem z partią Macrona. Na ile to wyjdzie, to nie wiadomo. Emmanuel Macron, mówi się o tym, że Emmanuel Macron prawdopodobnie albo będzie desygnować nowego premiera właśnie z tego obozu lewicowego. Natomiast bardzo jasno mówi się, że on na 100% nie będzie desygnować głównego tego kandydata, czyli Jean-Luc Mélenchon, który tą koalicją, można powiedzieć, zarządza. Tak? Jeżeli chodzi natomiast, to są póki co plotki, nie jest jasne jak będzie. Na razie to jest tak, że obecny premier Gabriel Attal podał się do dymisji, a Macron nie przyjął jego dymisji, więc będzie rządzić dalej, no ale tak szczerze to nie będzie mógł za dużo zrobić, tak? Nowych jakichś praw, przepraszam, nowych ustaw to raczej nie będzie mógł, będzie miał po prostu związane ręce, bez żadnej koalicji, bez niczego. Więc ile ta sytuacja może potrwać? Z tego co wiem, to może potrwać rok, bo Macron nie może przypisać nowych wyborów parlamentarnych wcześniej niż rok, wcześniej niż jak minie rok. Teraz tak, i jedną z przyczyn, można powiedzieć, tego, że podczas drugiej tury partia Marine Le Pen została trzecią siłą, nie patrząc teraz na te wyniki parlamentarne, na te ilości tych siedzeń, tylko właśnie na same wyniki, to jest fakt też, że no była bardzo zmasowana kampania przeciwko Zjednoczeniu Narodowemu. Trzeba pamiętać, że większość głównych mediów we Francji są albo na lewo, albo raczej liberalne. Może z wyjątkiem Le Figaro, który jest bardziej konserwatywny, no ale generalnie była ogromna kampania właśnie, żeby, no można powiedzieć też straszenia, tak, partią Le Pen. I generalnie ja myślę, że to jeszcze nie jest koniec tej partii. Myślę, że
myślę, że będzie rosła na siłę, ale mogę się mylić, tak, bo nie jestem oczywiście... Chyba właśnie uzyskała najlepszy wynik w historii. No, uzyskała najlepszy wynik w historii i do tego, no wiesz, bardzo interesująca była analiza niektórych ekspertów, jak to mogło się stać, że ta partia, która pierwotnie była no, postrzegana jako neonazistowska i mówię w momencie założenia, tak, i później, jak ona się stała taką siłą, tak? Ja poprzednim razem wspominałem o tym, że Marine Le Pen starała się zrobić tak, żeby ją sprowadzić bardziej w centrum, tak, żeby po środku, żeby nie była tak bardzo na prawo, w cudzysłowie. Natomiast, wiesz, jest bardzo dużo innych parametrów, tak? Trzeba pamiętać na przykład, że zaczęło się od tego, że Francuzów, no do tej pory tak naprawdę wielu Francuzów boli niepodległość Algierii. Algieria była jeszcze do niepodległości swojej w 1966 roku była departamentem Francji. To nie było tak jak te inne kolonie, które były tak jakby osobnymi tworami w ramach, można nazywać, Imperium Francuskiego. To była integralna część Francji, była integralną częścią Republiki Francuskiej i co więcej częścią Francji metropolitalnej. Francja tego straciła, na tym zaczął zbić kapitał właśnie Jean-Marie Le Pen, który założył tę partię. Potem było tak, że w latach 80. no, zaczął się robić bardzo widoczne problemy, których bardzo dobrze znamy z mediów, których ja znam osobiście, no bo tyle lat mieszkałem we Francji, właśnie z tą koncentracją szczególnie nielegalnych migrantów i ich potomków w niektórych dzielnicach paryskich, podparyskich albo no, już w dużych miastach ogólnie i dużych aglomeracjach. I w latach 80. właśnie to było tak, że oni się zaczęli robić bardzo widoczni w tym sensie, że po pierwsze uczestniczyli w strajkach, bardzo aktywnie w strajkach państwowych tych koncernów samochodowych w tych fabrykach, czyli tam Renault, Citroën i tak dalej, bo wówczas to jeszcze były państwowe. Druga sprawa, zaczęła rosnąć bardzo przestępczość właśnie i było dużo zamieszek, tak? I no generalnie to już 83 rok to był pierwszy sukces właśnie partii Le Pena, bo w gminie Aulnay-sous-Bois, która jest niedaleko Paryża, w której jest fabryka właśnie ten obecnie Stellantis, to właśnie tam już wtedy uzyskał 9,3%. To był moment tak naprawdę, kiedy problemy migracji takiej masowej weszły do obiegu, do debaty we Francji. Przy czym też nie należy zapomnieć kontekstu ekonomicznego, tak? Bo w latach 80. no to od kilku lat się skończył okres tych tak zwanych 30 lat, świetnych lat, powiedzmy, Trente Glorieuse nazywa się po francusku. To były 30 lat, podczas których Francja bardzo szybko rosła. Nie tylko Francja zresztą, bardzo dużo krajów zachodnich szybko rosło. Wówczas bardzo niskie było bezrobocie. No to wiesz, w latach 80. to bezrobocie ogólnie to była nowość. I Francja tak naprawdę nigdy nie wróciła od tamtego czasu do sytuacji pełnego zatrudnienia, którą na przykład można powiedzieć, że mamy na przykład w Polsce, tak? U naszych południowych sąsiadów. No okej, ale to my ciągle mówimy o latach 80. Zresztą... No później też będzie. Algieria wybiła się na niepodległość, no to już pół wieku temu. Tak. To ludzie, którzy żyli tymi tematami, no to albo już są na głębokiej emeryturze, tak, albo głęboko w ziemi. Tak. Ale ja ci bardziej mówię o tym, jakie parametry stopniowo doprowadzały do tego, co jest dzisiaj, tak? I właśnie widzą, wyjaśniam. Więc jeżeli chodzi, no według niektórych analityków, tam oni mówią, że Pierre Mauroy wówczas premierem popełnił błąd, że oddalił się od lewicowych teorii gospodarczych i zaczął stosować się neoliberalny. Tutaj ja bym się spierał, bo ja nie uważam, że to jest parametr, który wpłynął na to, że ludzie zaczęli głosować właśnie na Front Narodowy, no bo wówczas Front Narodowy, w przeciwieństwie do teraz, on był gospodarczo, on był liberalny, w sensie takim, że on chciał, żeby to był ten czysty liberalizm ten gospodarczy.
Wiesz, no i jeszcze potem się, wiesz, w 89 roku, o ile dobrze pamiętam, to było tak, że była pierwsza afera z hijabem, czyli że trzech uczennic nie wpuszczono do liceum, bo wiesz, że we Francji obowiązuje laickość, no to już się zrobiła ogromna debata. No i wiesz, i potem wiesz, z wejściem Francji tam do układu Maastricht, za który no, ponad połowę Francuzów zagłosowało, to też skutkowało tym, że Francja przyjęła euro i potem zaczęły rosnąć bardzo ceny i Front Narodowy bardzo na tym uzyskał. Tak? Wystarczy popatrzeć na te wyniki wyborów prezydenckich w 2002, kiedy to był szok dla całej Francji, że Jacques Chirac, prawicowy, wówczas już prezydent, tak, który kończył swoją pierwszą kadencję, wygrał pierwszą turę. Natomiast wszyscy spodziewali się, że to będzie druga tura między nim a ówczesnym premierem socjalizmu Lionel Jospin. A okazało się, że tym drugim to jednak był Jean-Marie Le Pen. Właśnie. Już wtedy były takie sygnały bardzo, powiedzmy, niepokojące. Tak? No i potem, co jeszcze wzmocniło tę partię? W 2005 Francuzi zagłosowali przeciwko Konstytucji Europejskiej, która zresztą była redagowana przez dawnego prezydenta Francji Valéry Giscard d'Estaing. No a mimo to Francja przyjęła, powiedzmy, zakulisowo tę konstytucję, także ludzie się poczuli zdradzeni. I wśród analityków też krąży opinia, że dwa lata później, wiesz, jak Sarkozy stał się, no zanim nawet Sarkozy stał się prezydentem, jeszcze w trakcie kampanii on tak jakby przyjął niektóre idee, szczególnie dotyczące bezpieczeństwa na ulicach i tak dalej, Frontu Narodowego. I tak wtedy to tak jakby ten elektorat zaczął się pomieszać, tak? Wcześniej to ludzie, którzy głosowali na skrajną prawicę i ludzie, którzy głosowali na prawicę, to nie byli ci sami, a potem to się wszystko to zaczęło mieszać. Także stopniowo potem, tak? To był taki moment przełomowy. No oczywiście nie zapomnijmy o kryzysie Lehman Brothers z 2008 roku, którego no myślę, że i tak Litwa znacznie mocniej przeżyła niż Francja. No i w 2015 ta masa zamachów terrorystycznych, to i tak w sumie było 12 ataków terrorystycznych, ale wiesz, najgłośniejsze to był Bataclan i stadion Stade de France, tam w Saint-Denis. No i Charlie Hebdo. I oczywiście Charlie Hebdo. No i wiesz, potem nadeszła era Macrona, no i pamiętasz ten kryzys żółtych kamizelek, nasi widzowie na pewno pamiętają, w których Macron pokazał swoje tendencje autorytarne, tak? gdzie policjanci strzelali do pokojowo manifestujących kulkami gumowymi. Kilku zginęło i kilkunastu w ogóle straciło oko. Tak, i potem jeszcze ostatnim razem mnie pytałeś o Erika Zemmoura. No to właśnie Erik Zemmour dwa lata później to dostał bardzo głośno, w bardzo dużym tym kanale informacyjnym CNews, to dostał swój program telewizyjny, w którym też mógł bardzo podobne idee co do Frontu Narodowego powielać. Także no, nastąpiła taka, można powiedzieć, banalizacja. Wiesz, ta stacja pierwotnie była taka bardziej nastawiona, powiedzmy, liberalnie, lewicowo, a tutaj została przez multimiliardera François Bolloré wykupiona i właśnie wtedy zdecydowano się, żeby posadzić Zemmoura. No i w zeszłym roku też było wymuszenie na Francuzach wbrew ich woli ten reformę emerytur, co prawda, wiesz. No, na czym ona polegała? Na tym, żeby podnieść się o dwa lata, co i tak jest znacznie, to jest w porównaniu do Litwy, to jest i tak mało, żeby podnieść o dwa lata wiek emerytalny. I no, jeszcze do tego była ta afera tego młodego 17-letniego Nael Merzouk, który młody chłopak pochodzenia algiersko-marokańskiego, który został zastrzelony przez policjantów. Policjanci w raporcie pisali, że to chodzi o to, że on jechał
no takim, no widać zresztą potem na wideo, takim nowiutkim Mercedesem A-klasy i bez prawka, no bo w wieku 17 lat to nie masz prawka, i próbował ich przejechać. Jest jakieś wideo, które krąży w internecie, w którym nie widać, żeby próbowano go ich przejechać, natomiast widać, że ci policjanci stali obok i bardzo blisko, i on odjechał tak, że o mało ich nie przewrócił, tak? No, to tak się skończyło z kolejnymi zamieszkami. No i każde zamieszki bardzo dobrze działają dla tej partii. Skąd on miał ten samochód? On go kupił, ukradł? Słuchaj, to jest, tutaj to nie jest do końca jasne. Natomiast ja ci mogę z doświadczenia powiedzieć, nawet wśród moich dawnych znajomych z okresu szkoły i tak dalej, że z którym oczywiście nie trzymam kontaktu, nie? Ale no, że to zazwyczaj bardzo jest dużo handlu narkotykami, bardzo dużo z nich handluje narkotykami, handluje skradzionymi samochodami, ich częściami i tak dalej, i przez co mogą właśnie pozwolić sobie na takie luksusy, tak? Co więcej, osobiście znam przypadek taki, że złapano człowieka, którego ja znałem, tak, jeszcze z okresu szkoły. To było dlatego, że on, słuchaj, tak, oficjalnie nie pracował, oficjalnie pobierał zasiłki, tak, ale zauważyli, nie powiem marek, tak, ale powiem, no, zauważyli, że oni mają, że on ma mieszkanie i że on ma trzy luksusowe samochody. No to zaczęła się ankieta na jego temat, no i miałem okazję zobaczyć na żywo, akurat zupełnie przypadkowo, jak zatrzymali tego człowieka, tak? W sensie w telewizji, czy na żywo, na żywo? Na żywo, na żywo. O. Także ten, potem się dowiedziałem, że odbył kilka lat w więzieniu i potem wyemigrował do Algierii. No, ale tam były bardzo poważne sprawy i to niestety, no to nie jest niczym wyjątkowym właśnie w takich dzielnicach Paryża. Zresztą ogólnie we Francji samochód to zupełnie nie jest wyznacznik statusu społecznego. Mentalność francuska jest taka, że możesz mieć, z wzorem Jacques'a Chiraca, byłego prezydenta Francji, tak? No, on miał i zamek swój i tak dalej, wiesz, miał tam mieszkanie w Paryżu i ten, ale samochód to miał starego jakiegoś Peugeota 205, którego on nawet nie używał, tylko jego żona używała. No, natomiast i bardzo często właśnie bogaci Francuzi mają taką tendencję, że albo nie mają samochodu, albo mają jakieś, trzymają jakieś stare, zdezerowane i tak dalej. Grunt w tym, żeby nie wywołać zawiść i żeby ktoś zawistny nie zadzwonił tam do służb fiskalnych, żeby do tego Trésor Public, do Skarbu Państwa, żeby sprawdził tych ludzi. Taka mentalność właśnie we Francji. No. Także jak widuje się, są nawet bardzo często komentarze, że jak widuje się takie nowe samochody właśnie w takich tych, to mówi się, że albo, no przepraszam bardzo, cygan, albo właśnie ktoś z tych gangsterów. Dzielnic. Tak, ktoś z tych młodocianych gangsterów z dzielnic. No i jak rozumiem, to ci gangsterzy są bardzo pobłażliwie traktowani przez praworządność, bo... Tak, i właśnie to dobrze mówisz, bo słuchaj, ja się dziwię, że w tych analizach ani razu, w tych wszystkich analizach, co mogłem przeczytać przed programem, ani razu nie padło to, że tak naprawdę bardzo, bardzo pobłażliwy jest wymiar sprawiedliwości. Od lat 80. jest też bardzo silnie działająca organizacja SOS Racizm, która zupełnie wykracza poza swoimi pierwotnymi celami, bo generalnie no, w taki sposób oni potrafią też naciskać właśnie na wymiar sprawiedliwości, i w wyniku czego tacy nie są karani, wiesz. Policja ich zatrzymuje, zresztą miałem okazję rozmawiać niejednokrotnie z policjantami na takie tematy we Francji. Policjanci zatrzymują, włożą tam, no wiesz, do więzienia, a potem bardzo szybko, bo teraz potrafią się bardzo szybko odbywać rozprawy, no to bardzo szybko właśnie sędzia ich wypuszcza, z byle pretekstu. Bo z patologicznej rodziny i tam nie dawał rady, albo no zawsze znajduje się jakiś dobry paragraf na wypuszczenie takiego. I to po prostu frustruje Francuzów. Więc im dłużej to będzie trwać, myślę, że
że... Rozumiem. Pytanie, co to oznacza dla nas, bo do niedawna Macron mówił, że Francja wyśle wojska na Ukrainę, do obrony Ukrainy właśnie. Tymczasem no, widzimy, że sam Macron zebrał 23% miejsc w parlamencie. Z Marine Le Pen raczej w koalicję nie pójdzie. No a Jean-Luc Mélenchon, no to jest gość, który popiera aneksję Krymu przez Rosję, tak. który chce, żeby Francja wyszła z NATO i tak dalej. Co w związku z tym? Czy jeżeli Antal pozostanie premierem, to on może bez zgody parlamentu wysłać wojsko na Ukrainę? To jest akurat, są różne teorie na ten temat, bo z jednej strony właśnie Marine Le Pen zawsze bardzo zaznaczała, że jak ja będę premierem, to Macron nie wyśle na Ukrainę żadnych wojsk. Z drugiej strony no, szefem armii jest właśnie prezydent, więc tutaj no, nie jestem przekonany, że premier będzie miała coś do powiedzenia. Chyba, że nie wiem, no, dojdzie do jakiegoś rodzaju impeachmentu ze strony parlamentu wobec Macrona, no ale no, nie ma żadnych poszlak, żeby tak się stało. Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem niezmiennie zapraszamy Was na stronę bmtv.lt do śledzenia nas na Facebooku oraz YouTube. A to był program Przegląd na antenie wielokulturowej telewizji regionalnej BMTV. Dziękujemy za uwagę. Bądźcie zdrowi.